Ewangelia według świętego Jana. Prolog. Odwieczne Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało, w Nim było życiem, a życie to było światłością dla ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo. Miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. Na świecie było Słowo. Świat dzięki niemu zaistniał, lecz świat go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz swoi go nie przyjęli. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, którą jako jednorodzony, pełen łaski i prawdy ma od Ojca. Jan daje o Nim świadectwo i głosi. To ten, o którym powiedziałem, ten, który przychodzi po mnie, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Z jego pełni otrzymaliśmy wszyscy łaskę zamiast łaski. Mojżesz bowiem przekazał prawo, a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, On nam Go objawił. Objawienie się Jezusa w Galilei i Judei. Świadectwo Jana Chrzciciela. Takie jest świadectwo Jana, gdy z Jerozolimy wysłano do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali: kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając: nie jestem Chrystusem. Wtedy go zapytali: cóż więc, jesteś Eliaszem? Odparł im: nie jestem. Jesteś prorokiem? Nie. Zapytali go więc: kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz? Jan rzekł: jestem głosem, który woła na pustyni. Wyrównajcie drogę Pana zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli faryzeuszami i zapytali go: dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im odpowiedział: ja chrzczę wodą. Wśród was jednak pojawił się ten, którego wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi on po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać mu rzemykał sandałów. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. On jest tym, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na nim. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał po mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi: gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam: on jest Synem Bożym. Świadectwo pierwszych uczniów Jezusa. Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z nim dwóch jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł: oto Baranek Boży. Obaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za nim. Spostrzegł, że idą za nim, zapytał ich: czego szukacie? Oni rzekli: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, zobaczcie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. W tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny 10:00. Jednym z dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i oznajmił mu: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Następnie przyprowadził go do Jezusa. Gdy Jezus mu się przyjrzał, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Odtąd będziesz nosił imię Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia Jezus zamierzał udać się do Galilei. Wtedy to spotkał Filipa i powiedział mu: pójdź za mną. A Filip pochodził z Betsaidy, czyli z tej samej miejscowości, co Andrzej i Piotr. Filip spotkał Natanaela i oznajmił mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Na to odrzekł Natanael: czy może być coś dobrego z Nazaretu? Filip jednak odparł: chodź i sam zobacz. Thank you.
Gdy Jezus ujrzał Natanaela, który się do Niego zbliżał, powiedział o Nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Natanael zaś zapytał: skąd mnie znasz? Jezus mu odpowiedział: ujrzałem Cię stojącego pod drzewem figowym, zanim Cię zawołał Filip. Wówczas Natanael wyznał: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Jezus odrzekł: wierzysz, ponieważ powiedziałem Ci, ujrzałem Cię pod drzewem figowym, zobaczysz jeszcze więcej. I powiedział mu: uroczyście zapewniam Was, ujrzycie otwarte niebo, a także aniołów Bożych, którzy będą wstępowali i zstępowali na Syna Człowieczego.